Parę dni wcześniej Maltańczycy przegrali Wienie z NRD 1-5. Ile stracą goli we Wrocławiu? Jak najmniej postanowili piłkarze Malty. Cel ten dzielnie realizowali do przerwy rewanżowego spotkania z Polakami. Skromne 1-0 po 45 minutach to efekt strzału Andrzeja Iwana. W drugiej połowie strzelecki festiwal naszych reprezentantów. Rozpoczął go w 47 minucie Włodzimierz Smolarek. Ten sam zawodnik potem zdobędzie jeszcze jednego gola. Na liście strzelców znajdzie się również Stefan Majewski. A później w 80. minucie piątą bramkę dla Polski i pierwszą zdobędzie debiutant Dariusz Dziekanowski. Na 6 minut przed końcem meczu jego wynik ustali najmłodszy senior Zbigniew Boniek. Awans Polski do finałów bez straty punktu. Piękna droga do trzeciego z kolei występu w gronie najlepszych. Tylko 6 reprezentacjom piłkarskim na świecie udało się ostatnio dokonać tej trudnej sztuki.